Siemanko, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z Farming Simulatora 15, a w dzisiejszym odcinku zajmę się koszeniem kukurydzy na kiszonkę. Tutaj kupiłem sobie właśnie tą sieczkarnię na przód. Użyję do tego mojego ciągnika Fortis, Same Fortis 190, więc od razu przejdźmy do czynu. W poprzednim odcinku pytałem się was, bo jeszcze sam nie mogłem zdecydować, czy ostatecznie jak kiszonka to zająć się trawą, czy zająć się kukurydzą. Kukurydza wychodziła mi troszeczkę drożej, ale jednak się ostatecznie zdecydowałem na kukurydzę. Musiałem troszeczkę pożyczyć pieniędzy, żeby mi tutaj starczyło na wszystkie maszyny, bo musiałem kupić i tą sieczkarnię, i siewnik do kukurydzy, który sobie stoi o właśnie tutaj. I kupiłem jeszcze pług ten Amazona właśnie sześcioskibowy, gdyż zauważyłem, że nie mam tutaj tego pola, właśnie nie było zakultywowane po ani zaorane po ostatnich żniwach. Przypomniałem sobie, że przecież nie mam żadnego kultywatora, bo sprzedałem, bo nie było mi potrzebne, gdyż ten siewnik, co mamy, bez niego sobie daje radę. Został mi tylko ten mały pług, ale postanowiłem go po prostu sprzedać i kupić sobie troszeczkę większy. Sejm daje sobie z nim radę, więc czemu właśnie mogłem sobie pozwolić właśnie na nowy pług. No i przez to musiałem troszeczkę pożyczyć tych pieniędzy z tego tutaj banku w grze. Ale myślę, że zwróci mi się to z nawiązką. Początkowo miałem zamiar zasiać pole numer 38. Mam nadzieję, że widzicie te pole. No dobra, pokażę wam. Jezu, nie to. To jest te pole tutaj, o, bo ono jest dość blisko biogazowni. No ale ono jest troszeczkę mniejsze niż te pole, co mam tutaj, więc jest dalej od biogazowni, ale dzięki temu będę miał troszeczkę więcej kukurydzy, troszeczkę więcej kiszonki, czyli to się równa temu, że więcej zarobię. No ale też niestety równa się temu, że zajmie mi to troszeczkę czasu, zanim mi się uda to całe skosić, no bo to jednak pokaźne pole, pokaźnych rozmiarów pole jest. A ten tutaj, ta tutaj sieczkarnia ma troszeczkę małą wydajność. Ale i tak nie jest źle, ta sieczkarnia jest. A ja widzicie, ja źle jadę, dopiero zauważyłem. Ja powinienem w przeciwną stronę jechać. No to w sumie zaraz sobie tutaj zawrócimy. Bo widzicie, ten ciągnik tutaj lewym kołem często przejeżdża przez łodygi, bo ja po prostu źle jadę, to ja powinienem cały czas. No zresztą zaraz powiem wam, o co chodzi. I tak jak widziałem zdjęcia właśnie tej sieczkarni, jak ona działała na prawdziwych gospodarstwach, czyli wiecie, takie zdjęcia z realu właśnie tej maszyny, czyli to jest marka Q, no jeśli nie mylę, ta sieczkarnia, to widziałem, jak ciągniki ją podczepiały na tył ciągnika i ciągnik jechał do tyłu, a ten drugi z przyczepą jechał obok. No ja tutaj mam przyczepę podczepioną z tyłu, ta przyczepa jest troszeczkę mała, a właśnie, zobaczcie, trafiłem sobie akurat na wyprzedaż pewnych maszyn marki Fligl, no oraz tego tutaj headeru. Mam zamiar kupić tą przyczepę, bo ona jest po przecenie minus 15%. Za ile się kończy ta wyprzedaż? No, za ileś tam godzin ona się skończy. Mam nadzieję, że uda mi się ją kupić, zanim ta wyprzedaż się skończy, czyli uda mi się to skosić i uda mi się sprzedać tą kiszonkę w biogazowni, zanim ta wyprzedaż się skończy. No ale jednak myślę, że powinno się udać, bo mam przecież czas na rzeczywisty ustawiony.
Ta sieczkarnia, powiem wam, akurat bardzo mi się podoba. To znaczy, fajnie tu wygląda ta animacja wciągania tej kukurydzy. To od razu sprawia, że to wygląda troszeczkę lepiej. Ale również pamiętacie pewnie tą sieczkarnię doczepioną do ciągnika, która była w farmingu 13, tylko że ona była troszeczkę inna, bo ona była ciągana właśnie z tyłu ciągnika i powiem wam, że ona to była po prostu do dupy. Mi się ona tak nie podobała. Dziwnie jakoś zbierała tę kukurydzę, co sprawiało, że praktycznie co chwilę były jakieś mijaki. Ogólnie jakoś tak dziwnie mi się nią jeździło. Wydawało mi się, że ona strasznie małą szerokość miała. Mówię, mijaki robiła i tak dalej. Dziwnie się z nią jeździło. Ale muszę przyznać, że tutaj jest właśnie na szczęście o wiele lepsza dodana. Fajnie tak po prostu jechać i ona ci zbiera. Jedzie po prostu ciągnikiem, masz poczepioną przyczepę i tak samo jak byś kosiarkę poczepił na przód, to przyczepa samozbierająca, no i jedziesz sobie bezstresowo. Troszeczkę powoli to idzie, ale porównując cenę tej tutaj sieczkarni, ona kosztuje chyba gdzieś 30 tysięcy, do tej sieczkarni marki Krone, czyli tej, wiecie, już tej takiej, tej dużej, a ona kosztuje ponad 400 tysięcy, no to ta sieczkarnia na początek jest według mnie idealna. Polecam wam ją kupować. A na kukurydzy idzie szybko zarobić. Co prawda trzeba troszeczkę pieniędzy władować, żeby móc ją w miarę sprawnie móc się tą kukurydzą zająć. Ale myślę, że się zwróci. Tym bardziej, że jeszcze jeżeli na przykład ja nie mam albo tego ładowacza teleskopowego marki Liber lub tego drugiego ładowacza, tego przegubowego też marki Liber, bo oni mają dość dużą pojemność tych łyżek, przystawek do właśnie kiszonki. Ja ich nie mam, to prawdopodobnie użyję do w celu sprzedania kiszonki użyję New Hollanda T6, którego sobie kupię. Nie, Boże, co ja gadam, nie New Hollanda T6, tylko tego. Tego mojego Steyra, co stoi tam w lesie. Po prostu kupię sobie do niego łychę, pojadę nim do biegazowni i tam sobie sprzedam nim te kiszonkę. A ile ta łycha do ciągnika ma, do tura do ciągnika ma pojemności? Chyba 3000 pojemności ona ma, więc sprzedanie tej kiszonki, no troszeczkę podejrzewam, że mi zajmie niestety. Ja w sumie nawet nie jestem pewien, czy ja to wszystko skoszę w odcinkach, bo jak widzicie, wolno mi to idzie. Nie wiem, czy będę was tyle męczył. Na pewno jeszcze jeden odcinek skoszenia będzie. Ale czy trzeci, to sami mi napiszecie, czy chcecie, żebym was aż tak męczył. Dobra, to już jest pełne, więc jadę tym prosto do biogazowni. Jak widzicie, w lewym dolnym rogu ekranu mryga mi zapotrzebowanie, ale to jest nic ciekawego, bo to jest zapotrzebowanie na... No Jezu, czy ja dobrze jadę chyba tędy. To jest Jezu, już się ślizga, już w drift wpada. To jest zapotrzebowanie na wióry w bioelektrowni, ale nie mam... Mnie to nie obchodzi, bo i tak nie mam przecież rębaka. Ja rzadko tędy jeździłem do biogazowni na swoim sejwie, ja to zawsze jakoś tam tędy jeździłem, bo ja na innym polu kukurydzę na swoim sobie uprawiałem i tak dalej, więc zbytnio aż tak tych dróg nie trafię tutaj zaraz w prawo i już jestem biegazowni. No myślałem, że to będzie troszeczkę dalej. Właśnie wydawało mi się, że to będzie troszeczkę dalej, ale no już jak zwykle ciągnik w drift. No mówię, szkoda, że tej przyczepy Fligla nie mam już, bo tamta ma chyba 31 tysięcy litrów pojemności, tam ma tylko 21, to parę tych kursów będę musiał bądź co bądź zrobić. Ale mówię, będzie się opłacać, po prostu sobie przyjadę moim, nie sejmem, tylko Steyrem. I nim to rozładuję, mam nadzieję, że zarobię na New Hollanda T6. Tego właśnie z turem. Dobra, jedziemy.
Później to ubiję, nie chcę mi się teraz. Ubiję tak, już wszystko wysypię. Czyli ogólnie chcę na dwie rzeczy zarobić właśnie w tej biegozowni. Na przyczepę Fligla i na New Hollanda T6. Później, jak już będę miał New Hollanda T6, to pewnie znowu będę kontynuował żniwa. Nie, słuchajcie, ja nie tędy pojechałem. Właśnie, to jest ta droga, którą ja jeździłem na swoim save'ie, dlatego się pomyliłem, cholera jasna. Ja jakoś tam tędy jeździłem i tak dalej. No się tą też bym dojechał na farmę, ale troszeczkę mi się wydaje, że to by było dalej. O, aż kierunek włączy się, zobaczcie, kierunek sobie włączy w farmingu. Pierwszy raz chyba. Zbędny bajer jak dla mnie. A w środku się coś świeci, jak włączam kierunek? Nie, nic tu się nie świeci, szkoda. Dajesz, jedź pod tę górkę, ruchy. Dalej nie ma żadnych informacji o Farmingu 15 na konsolę. No cóż, ten software się troszeczkę opierdziela. Jedyna informacja właśnie ze świata Farminga to to, że ukazała się w Mac App Store. To się chyba tak nazywa, to jest ten sklep, w którym użytkownicy Maców mogą sobie kupić Farminga. Myślę, że jest to taka mała informacja, nieznacząca, gdyż prawdopodobnie mało kto z was posiada Maca. To znaczy się tylko tak podejrzewam. Bardziej by was interesowała jakaś informacja dotycząca Farminga 15 na konsolę lub jakiegoś dodatku, no ale niestety. Póki co cisza, a śledzę to na bieżąco. Ta sieczkarnia właśnie zbiera 3 rzędy kukurydzy. Nie pamiętam, ile tamta w 13 zbierała, czy nie 2, ale nie jestem w sumie pewien. Ale bardzo fajne na początek, to bardzo dobra maszyna.
Ciekawe, ile będę musiał się jeszcze tutaj narobić, żeby móc się zająć takimi krowami. Oj, te pieniądze troszeczkę wolno lecą w tej 15, tak mi się przynajmniej wydaje. Muszę zarobić na przyczepę, na ciągnik. Później to... A, muszę przecież tamte pole kupić w oddali. To znaczy się tamto, albo już jednak pomyślę o czymś większym, jeszcze nie jestem w sumie pewien. Może pomyślę o polu numer... Zaraz zobaczymy, tylko najadę tutaj. O polu numer 23. Albo o polu numer 30. 23 albo 30, możliwe, że jednak o tych polach pomyślę. Bo już może wtedy wyposażę się w lepszy kombajn, chociaż to jeszcze nie wiadomo. Znaczy, a nie, patrzcie, to zapotrzebowanie jest w bagazowni, a nie w elektrowni. No ale w bagazowni jest chyba właśnie na te wióry, czy mi się wydaje. A mnie te wióry drewne zbytnie nie obchodzą. No, no zobaczymy. Ta, a nie, na kiszonkę jest zapotrzebowanie. A mi się wydawało, że było na wióry. Tak wyskakiwał komunikat, a szybko przeczytałem wióry. Ja pierdzielę, patrzcie, 23 godziny. O kurde, jakie odkrycie, jakie głupi byłem, no... Kiedy to było? Chyba jak siałem te kukurydze, to tak... Nie, to już było po sianiu. Nie, zaraz, to już było jak to prawie urosło, no właśnie, a to przecianie był inny komunikat. Widocznie się ten się pojawił tuż zanim to wszystko urosło. To ja jak zwykle posiałem, to wiecie, wziąłem czas na 120-krotne powiększenie, sobie zminimalizowałem grę, tylko tam patrzę, otwieram, o już jest maksymalna i widocznie nie widziałem tego komunikatu, że jest na kiszonkę też zapotrzebowanie. Ja pierdzielę, słuchajcie, 23 godziny do końca, ale mi się trafiło, ja nie mogę, to ja zarobię na tym jak cholera. Niesamowite. 23 godziny. Mam czas właśnie ustawiony na rzeczywisty, czyli skosić na pewno zdążę przed upływem tego czasu, ale czy to zdąży sfermentować? W sumie to nie fermentuje aż tak długo z tego co pamiętam. O, to słuchajcie, no takie szczęście to jest rzadkość, ale mi się trafiło. Jeżeli mi się uda, żeby to sfermentowało przed upływem tego zapotrzebowania, to ja na tym tyle zarobię, że cholera, nawet się nie spodziewałem. Ale dobrze się składa. A które pole jest właśnie większe? Większe jest pole 41 czy 24? 41 jest dużo większe, bo wcześniej na swoim sobie też na nim troszeczkę kukurydzę siałem, więc... Tam było troszeczkę jej, z tego co pamiętam. No ale na tym polu też nie powinno być aż tak mało. Ale dobrze mi się zapotrzebowanie trafiło. No teraz to mam nadzieję, że troszeczkę więcej zarobię niż zakładałem. No i zaraz pełna przyczepa będzie, ale prawdopodobnie pojadę już to wysypać w następnym odcinku. Prawdopodobnie w następnym właśnie też zajmę się jeszcze tym koszeniem. Jeżeli mi się nie uda skończyć, no to już tam sobie dokończę poza odcinkiem. A kiedy skończę koszenie, to od razu przejdziemy do sprzedaży tej kukurydzy. Okej, okay, tak więc jadę to sprzedać, właściwie sprzedam to w następnym odcinku, bo w tym to już wszystko. Dzięki za oglądanie, jeżeli się podobało, to jak zwykle łapka w górę, cześć!